Dzień dobry, jakimś cudem dotarliśmy do końca, ponieważ dzisiaj ostatni mecz z rundy jesiennej, mecz z górnikiem Sosnowiec. Ta runda była przetragiczna, przesłaba. Cieszę się, że byliście ze mną do końca i że dzisiaj mogę Wam pokazać ostatni mecz. Były ciężary, ale nie poddałem się do końca. Cały czas trenowałem, cały czas chodziłem na mecze i stwierdziłem, że no nie można w takich momentach odpuszczać, bo Różne momenty tego typu w życiu się ma i jakbym odpuszczał za każdym razem, no to, to byłoby słabe i daliśmy radę, więc dzisiaj mecz z Górnikiem Sosnowiec, drużyna, z którą ostatnio i w sparingu i w ligowym, jeżeli się nie mylę, przegraliśmy, więc zapowiadał się ciężki mecz, plus no, też mecz, który no, nie sprawia wiele przyjemności, bo po pierwsze dzień przed meczem ciągle padało. W trakcie meczu, w dzień meczu też padało i to nasze boisko nie jest najlepsze, więc wiedziałem, że to będzie mecz taki, wiecie, typowy mecz walki, typowy mecz orania i tak dalej, więc no po prostu trzeba było wybiegać 90 minut, dać się maksa i liczyć trochę na farta też. Jak nam poszło, zobaczycie za chwilę. Zobaczcie też, jak wygląda tabela. Kolor kokosów nie ma, ale po ostatnim zwycięstwie troszeczkę tam podskoczyliśmy do góry, troszeczkę też lepsze humory, zwłaszcza, że wiadomo, graliśmy u siebie dzisiejszy mecz i też. Planowane było zakończenie po tym, więc wszyscy gdzieś tam nastawieni na to, że w dobrych humorach gdzieś tam pójdą w zagrać dodatkowy, dodatkowe spotkanie wieczorem. Więc może takiej motywacji niektórzy potrzebowali, nie wiem. Ale jaki był efekt, zobaczycie za chwilę. I co? Zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji, bo bardzo mnie w tym wspieracie, za co dziękuję. I oczywiście pamiętajcie, że będę chciał zrobić QA z całą drużyną. Jeżeli macie pytanie do konkretnego zawodnika jakiegoś, albo do trenera, albo do mnie, to piszcie w komentarzu, postaram się złapać chłopaków, popytać ich o te rzeczy i nagrać z tego odcinek, więc jeżeli coś tam wam się nasunęło, czy w jakimś innym odcinku, czy w dzisiejszym, to piszcie, a my lecimy z pierwszą połową. Dobra, tutaj pierwsza akcja, zagrana piłka do Gabondzia, który przyjął sobie na klatę trochę daleko, ale udało mu się tam wygrać pojedynek. Ja tam na szesnastkę się pokazałem, ale Gabądź tylko się utrzymał. Przywódca zagrał czurka, ten wpadł po odda oddaje strzał, ale nieczysto uderzył i obrońcy wybijają to na rzut rożny. E, jest następna akcja. Igor wygrał piłę, zagrana piła do mnie. Ja pięteczką zagrałem do Matysa, Matys do Kamila. Kamil tam stracił, bardzo niebezpiecznie podbijała się ta piłka, obrońca oddaje strzał. Skakana ta piłka, ale na szczęście niecelny strzał. I to jest znowu próba wybicia piłki, ona spada pod nogi Kamilowi, który się rozpędza. Ja mu poszedłem na obieg, ale ten zagrał na wolną przestrzeń do szczurka. Szczurek została mu piła pod nogą, niestety, ale jeszcze się utrzymał. Próbował zagrać tam do mnie na wolną przestrzeń. Jeszcze przygówkoło do Gabądzia, Gabądź wyprzedził tam obrońców. dziubnął sobie piłkę i kasuje go Bramkarz. I mamy z tego rzut karny. Jak zawsze mówię, że my nigdy nie mamy szczęścia, że takie sytuacje nam się nie przytrafiają. To w tym meczu potrzebowaliśmy takiej akcji, i, e, i była ona bardzo przydatna. Fajnie, że Gabońc tam poszedł jak ten dzik w Maliny. E, I powiem wam, że w poprzednim meczu on fajnie wykorzystał karnego. Nagrywaliśmy też odcinek z Lachem, który niedługo u Lacha się pokaże na kanale. Gabońc tam działał naprawdę. Kurde, zobaczycie jakiś sztos. E, więc oczywiście, Gabońc podszedł do tego rzutu karnego rozpędził się lutnia, no i niestety bramkarz go wyczuł nie najlepiej oddany strzał, a mówię Wam, że tak gładował na tym odcinku że byłem pewny, że on to wykorzysta ale najważniejsze jest to, że nie spuściliśmy głowy i pomimo niewykorzystanej okazji graliśmy dalej tutaj długa piłka od Ciesiela do Kamila, ale nie doszła ona i przeciąłem, prze, przeciąłem ja tę piłkę utrzymałem się tutaj, wypychał mnie cały czas pomocnik wypychał mnie, więc na spokojnie U, utrzymaliśmy się poszedłem szerzej do gry bo boczny obrońca się podłączył wyżej więc wszedłem w jego miejsce, tutaj Szczypa do mnie zagrał, przyjąłem sobie, miałem miejsce, nikt mnie tam nie presował, więc zagrałem do Gabondzia od razu, gabądź zgrał do Ciesiela i naprawdę fajnie się utrzymywaliśmy momentami pomimo ciężkich warunków. Ciesiel podprowadził piłę, zagrał znowu do Gabondzia, Gaboń zgrał do Szczurka, Szczurek chciał mu zagrać prostopadłą, no i trochę za mocno, bramkarz to wyłapał, ale fajnie próbowaliśmy, naprawdę no, szanuję takie coś jak na A klasę Kolejna akcja przeciwnicy, tutaj zagranie, ale niedokładne, Szczypa to przeczytał, zagrał do Gabondzia, Gaboń wycofał do Szczurka, Szczurek zagrał do mnie, ja fajnie minąłem tej rywala, zagrałem prostopadłą do Gabondzia, Gabądź dostał tam na skrzydełko. Chciałem się tu podłączyć, wycofana piłka, ale obrońcy to zablokowali na rzut drożny. Tej przeciwnicy przy piłce był wrzut autu, ale przegłówkował to gabądź. Mega aktywny gabądź znowu. Szczurek do niego chciał zagrać od razu na wolną przestrzeń i tam bramkarz znowu żył bardzo na przedpolu. Bramkarz wybił piłę, ale niedokładniej. Szczurek znowu odebrał piłkę. Minął jednego rywala, wpada tam przedpole karne, powalczył o kolejną piłę, oddaję strzał i bramkarz to broni. Naprawdę, i taki poziom walki u szczurka. Powiem wam, że tego się nie widzi za często, więc tutaj trzeba na pewno docenić. Gabądź też był wszędzie, schodził do gry, do boków, gdzie się dało. Naprawdę walczyliśmy, naprawdę nie odpuszczaliśmy ani minuty, ani centymetra boiska i to było zajebiste i tego brakowało w większości meczów w tej rundzie, kurde. Ale dobra, tu kolejna nasza akcja. Mario zagrał do Gabondzia, który niestety nie przyjął sobie dobrze, skoczyła mu ta piła i obrońcy przeciwników wychodzą z kontroli, ale tu Matys odebrał, zagrał do mnie. Ja zagrałem do Gabondzia, po prostu padło mi ten, niestety gdzieś tam pośliznął się na piłeczce, na, na trawie i piłka go minęła. I to jest to, że Gaboń gra w lankach, ponieważ nie ma miksów. I mówię to do każdego z Was, kto chce grać w piłkę. Jak chcecie grać na naturalnej nawierzchni, jak się trafia taka pogoda, to musicie mieć dobre buty, bo to jest element, który utrudnia właśnie, że tą jedną, dwie, trzy, pięć piłek w ciągu meczu stracicie przez to, że się poślizgniecie. Jak będziecie mieli lepsze buty, to e, będziecie w stanie lepiej reagować, lepiej dryblować, lepiej robić wszystko na boisku. Ja wiem, że... Nie sprzęt, lecz technika, ale w, tych, w takich wypadkach mieć koły czy miksy to jest po prostu niezbędna rzecz i przypominam w tej sytuacji, że z kodem LISU10 macie 10% zniżki na cały asortyment Vergol.com, więc jeżeli potrzebujecie takie buty to oczywiście zachęcam. Oczywiście pół żartem, pół serio, bo przy okazji macie zniżkę, ale naprawdę posiadanie odpowiedniego obuwia to jest mega kluczowe. I tu kolejna akcja, tym razem przeciwnicy. E, Pomocnik gdzieś tam traci. E, Ciesiel e, był faulowany ale ja przyjąłem piłkę, minąłem jednego, drugiego. Zagrałem do Gabondzia i znowu w ostatniej chwili obrońca mu to wybija w ślizgiem. O, od razu przypresowaliśmy, bo byli niezorganizowani przeciwnicy. E, źle zagrywał ob, po obrońca, którego przypresowałem. Kamil przy piłce e, zagrywa do szczurka. Szczurek przyjmuje sobie w polukarnym jeszcze dziówną Mógł to chyba strzelać, ale nie zdecydował się i do Gabondzia ta piłka dopadła, który wycofał, tylko utrzymaliśmy się przy piłce. E, tutaj szczypa odebrał. Napastnikowi zagrał niecelnie do przeciwnika e, i tutaj Igor chciał zabrać, e, Mario chciał zabrać, ale przeciwnik, mimo to, utrzymał się, oddał strzał. Piłka leci i, kurde, Mario tam. Się, Boże, Candy chciał tam interweniować, ale na szczęście nie był to celny strzał. Ale wyglądał on groźnie. Wyglądał, że on wpadnie w światło bramki. Kolejna akcja: stykowa piłka, przeciwnik przed ślizgiem, ale my się utrzymaliśmy. Zagrał Ciesiel do Kamila na skrzydełko Który miał kupę miejsca, chciał wyłożyć piłkę gabądziowi, Dopada do tego Szczurek na pustą bramkę I obro... trafia w obrońcę niestety Brakło trochę dokładności Bo i Kamil mógł strzelać I obrońca najpierw wybija Szczurkowi pod nogi Potem nie strzał No szkoda takiej sytuacji, bo to jest Patelnia 200%, a tak to mamy dalej 0-0. I tutaj wrzuc autu, wrzucona piłka do Matysa. Matys wycofał do Gapskiego, Gapski strzela i niestety tylko boczna siatka. I znowu było bardzo groźnie. Tutaj kolejny wrzuc autu do Szczurka na wolną przestrzeń pod chorągiewką. Szczurek wycofał to. Ciesiel zagrał wzdłuż pola karnego, ja dopadam do piłki, minąłem rewala, oddaję lewą nogą i niestety, kurde... No podskoczyła mi ta piłka i nad poprzeczką poszło. A tak fajnie wszedłem w tempo, dynamicznie minąłem rywala. No niestety, niestety. I jeszcze jedna akcja tym razem przeciwników. Przejęta piłka w środku pola. Podskoczyła gdzieś tam ta piła. Utrzymał się pomocnik, zagrał on do skrzydłowego, który wpada po lekarnę, oddaje strzał. 1-0. Na nasze szczęście nie, bo był tam spalony. Ale widzicie, straciliśmy koncentrację dosłownie na 15 sekund. Poszło jedno dokładnie podanie i... No, i mogliśmy przegrywać 1 do 0, ale tak się kończy. Pierwsza połowa jest 0-0. Mecz walki. My graliśmy lepiej, uważam, mieliśmy więcej sytuacji, staraliśmy się stwarzać, ale widzicie tutaj, jedna akcja dosłownie wystarczyła i prawie, prawie przegrywaliśmy w tym meczu. Więc powiedzieliśmy sobie to w szatni, żeby mimo wszystko, nieważne co się dzieje, żebyśmy tą koncentrację zachowali. I, i był też taki luz, była też zabawa, nikt się do siebie nie spinał. Naprawdę cieszyliśmy się tym, że za no, zapierdalamy po prostu w tym meczu. Naprawdę się tym cieszyliśmy. I takiego meczu mi brakowało, więc idziemy na drugą połowę. Aha, druga połowa ze względów technicznych nie pokażę wam całej, bo niestety część się źle nagrała. Pokażę wam tylko parę akcji, które udało się uchwycić, ale myślę, że te najważniejsze się udało złapać, bo tak jak mówiłem, pogoda była tragiczna i w drugiej połowie to boisko już było tak przeorane, że to było po prostu, po prostu mecz walki, nie? były wślizgi, było ślizganie się, przewracanie. Eee, piłka odskakiwała, uciekała, więc za dużo tego wspólnego z futbolem nie miało. Ale te kilka akcji, które się udało stworzyć, Wam pokażę. Więc. Zresztą, zobaczcie sobie, jak szczurek wyglądał. Cały, uwalony w błocie, zmarznięty, przemoczony. Jak na szczurka to jest po prostu widok niespotykany, więc. Zachowajcie to w swojej pamięci, bo to się przyda na kiedyś. Dobra, pierwsza akcja. Wrzuc auto. autu, piłka trafia do Gabondia, który przerzuca sobie piłkę nad rywalem. Schodzi do środka, oddaje strzał taki kozłowany, ale bramkarz to sparuje do boku. Ja tam próbowałem przypresować obrońcę, ale e, wybijają to ostatecznie e, na wolną przestrzeń. Tutaj przeciwnicy z rzutu wolnego do środkowania w pole karne. E, wybijamy to, jeszcze zgranie gdzieś tam do boku. Próba wrzutki, taka zawieszona piłka, oddaje strzał głową i piłka przeszła minimalnie obok słupka. I Candy chciał tam interweniować, uderzył się głową w słupek, i wyglądało to mega groźnie, ale na szczęście on lubi ostrą grę, więc pozbierał się i graliśmy dalej. My wyprowadzaliśmy piłeczkę od tyłu do Ciesiela, Ciesiel miał miejsce, podprowadził, zgrał sobie klepeczkę z gabądziem. Minął tu fajnie obrońcę, chciał zagrać do szczurka, ale piłka trafia do mnie. Ja wychodzę sam na sam, oddaje strzał, bramkaż to broni, piłka spada Kamilowi pod nogi na pustą bramkę. Strzela na 1 do 0 i widzicie, jak się cieszyliśmy w tym meczu, bo naprawdę na tą bramkę uważam, że zasłużyliśmy. Ja trochę sp spartaczyłem tam, bo no, mogłem lepiej ten strzał oddać, ale bramkarz też wyszedł bardzo szybko wysoko i, wiecie, też nie chciałem kombinować za bardzo. No i też uratowało nas to, że piłka poszła pory koszecie od obrońcy, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie byłby spalony. Oczywiście z tej kamery tego nie widać, ale raczej byłby, gdyby nie, nie to, że obrońca zagrał piłkę. A jak wiecie, według przepisów Obrońca, który zagrywa piłkę, kasuje spalonego, więc e, to nam stworzyło tę akcję bramkową. i No i mamy jeden do zera. Myślę, że zasłużone. Jedziemy dalej, bo jeszcze jakieś 20 minut meczu zostało. No to, tutaj już widzicie, dużo gorzej się to ogląda, bo nie zgrały się FPS-y. Piłka do Gabondzia i do, Kamil minął rywala, wpada w pole karne, oddaje strzał i bramkarz to broni. E, I niestety z każdą minutą było coraz gorzej, bo coraz mniej tego światła było. A była źle kamera ustawiona tutaj. Przeciwnicy wyprowadzali piłkę z boku. E, niecelne zagranie: ja odebrałem chyba piłkę. E, tam chyba syfir się utrzymał. E, wycofane to było do ciesiela. E, tam szczurek zagrywa prosto, padł do gabondzia z boczku. Gabądź się tam powalczył z tymi obrońcami. On tak lubi. E, minął kolejnego obrońcę, wpada w pole karne, wywalczył to. E, wycofa piłkę do mnie. Ja sobie przyjąłem, minąłem jednego rywala, braku tej decyzji o strzale i obrońcy mi to wydziubali gdzieś tam, bo ja mam po tym pierwszym kontakcie, powinienem to od razu strzelić. Ale tu jeszcze Cyfir zagrał do boku do Bartka, Bartek z dużych bramki to zagrywa i obrońcy to wybijają na rzut rożny. Brakło tam decyzji mojej o strzale. powinienem minąć tego pierwszego obrońcę, który stał mi naprzeciwko i od razu oddać strzał, a ja jeszcze chciałem minąć kolejnego, ale to jest mój bardzo często powielany problem, więc mam to w świadomości, i będę starał się to w następnych. Meczach poprawiać. Tak się skończył ten mecz. Wygrywamy 1 do 0 po naprawdę ciężkim meczu. Kupę walki, kupę przepychania się, szarpania, walki w takim błocie. Ale jaka satysfakcja po tym meczu, że nie odpuściliśmy przez całe 90 minut, że tworzyliśmy tę sytuację, chcieliśmy grać w piłkę, bawiliśmy się tym. Nie wiem czy fakt zakończenia wszystkich tak motywował, czy po prostu taki mód był, ale naprawdę bardzo dobry mecz. Dopisujemy kolejne trzy punkty. I też bardzo fajnie, że tą rundę kończymy dwoma zwycięstwami, bo daje to trochę pozytywnego myślenia na. Na, cało, na cały okres przygotowawczy, na te 3-4 miesiące nawet, które będzie bez meczów, gdzie będą treningi, sparingi i będzie czas, żeby przygotować się do tej rundy wiosennej. A sami widzieliście, że całą rundę często ta gra była lepsza niż wynik. Też patrzcie, że nie mieliśmy żadnego remisu w całej rundzie, to też świadczy o tym, że albo jak już szło, to szło, a jak nie szło, to dostawaliśmy w pierdziel i nie było nic takiego, żeby wiecie, żeby do samego końca gdzieś tam Trochę tego brakowało. E, chyba w każdym meczu oprócz jednego strzeliliśmy bramkę, co też świadczy, że gdzieś tam potencjał ofensywny jakiś jest, bo tylko jeden mecz, ten na którym mnie nie było, e, był taki przegrany do zera. A tak to w każdym, nawet jak graliśmy z liderami, wiceliderami, e, udawało nam się gdzieś tam ukłuć brameczkę, e, więc to taki pozytywny aspekt na okres przygotowawczy. Zobaczcie sobie, jak wygląda tabela na koniec rundy. Szału nie ma, ale tak jak mówię, no ten. Ta końcówka, ten pozytywny impakt był naprawdę spoko i tego potrzebowaliśmy. Potem poszliśmy sobie na zakończenie, też było kupę jajec, kupę beki z tego wszystkiego. Podeszliśmy też z dystansem, no i też wiecie, dużo świadomości co robiliśmy źle, więc zobaczymy jak będzie wyglądał okres przygotowawczy, naprawdę jest teraz kupę czasu, żeby zastanowić się co ze sobą zrobić, wyciągnąć wnioski. Ja też teraz się przeprowadzam, jak widzicie, nie wiem gdzie wyląduję, bo jest dużo pomysłów, żeby wyjechać za granicę, pomieszkać, żeby wybudować dom, żeby kupić mieszkanie, żeby ten, więc w zależności w jakim ja regionie też wyląduję, to też może będzie kwestia zmiany klubu, może zostanę w klubie, w którym jestem, nie wiem, totalnie nie chcę Wam spoilerować, bo sam nie wiem, mam teraz taką sieczkę w głowie, że zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja wam dziękuję, że przez całą rundę byliście ze mną, kto oglądał wszystkie odcinki, to widzę was po komentarzach, że się udzielacie, widzę, że na Instagramie do mnie piszecie. Więc bardzo wam dziękuję, bardzo doceniam, że mam takich widzów i no i tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Prawdopodobnie będzie to Q&A. Do zobaczenia. Siema.